Kolejny dzień i kolejne informacje transferowe, które będą tematem naszego ekspresowego odcinka, w ramach którego tym razem zajmiemy się polskim podwórkiem. Potencjalnym transferem wewnątrz Ekstraklasy przenosi nami z najwyższej ligi na czwarty poziom rozgrywkowy, a do tego zainteresowaniem mistrza Polski kolejnym portugalskim zawodnikiem. Zaczynamy od transferu, który został już oficjalnie potwierdzony. Ekstraklasowy Widzew Łódź na trzecioligową Wieczystą Kraków zamienia Karol Danielak. Doświadczony 31-letni zawodnik za porozumieniem stron rozwiązał swój kontrakt z łódzkim klubem i będzie kontynuował swoją karierę w klubie z czwartego poziomu rozgrywkowego. Klubie oczywiście mającym spore ambicje na grę w znacznie wyższych ligach. Karol Danielak w obecnym sezonie zagrał aż 15 meczach w barwach Widzewa Łódź, licząc ligę, a także Puchar Polski, zdobywając przy tym jednego gola. Mowa tu o zawodniku, który do Widzewa trafił półtora roku temu, kiedy łódzka ekipa grała na poziomie pierwszej ligi. Danielak na pierwszoligowym poziomie był graczem pierwszego składu Widzewa, przyczyniając się do powrotu tej ekipy na ekstraklasowe boiska. A my przechodzimy już do transferowych plotek wokół ekstraklasowych ekip. Tutaj zaczynamy od Rakowa Częstochowa, który nadal dość intensywnie poszukuje napastnika. Według informacji, jakie na łamach portalu Meczyki.pl przekazał pan Tomasz Włodarczyk, istnieje szansa na całkiem ciekawy transfer pomiędzy klubami polskiej ekstraklasy. Od kilkunastu dni starania o pozyskanie Erika Exposito, a więc napastnika Śląska Wrocław, ma czynić Raków Częstochowa. Co do Erika Exposito, w temacie hiszpańskiego gracza po raz kolejny powracały informacje o potencjalnej zmianie klubu. Napastnik był tego bardzo blisko już przed rokiem, natomiast w ostatnich tygodniach powróciły głosy o ponownym zainteresowaniu tym graczem klubów z Serie B, takich jak Regina czy też Modena. Jak wiemy, Erik Exposito na ekstraklasowych boiskach miał swoje lepsze, a także gorsze chwile, do tej pory rozgrywając 105 meczów i zapisując na koncie 41 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Raków Częstochowa mógłby okazać się dla 26-latka bardzo ciekawym krokiem w karierze, patrząc na to, że jest to ekipa zmierzająca po tytuł mistrza Polski, a do tego potrafiąca wydobywać potencjał z nieoczywistych graczy. Oczywiście na przeszkodzie mogą stanąć tu kwestie finansowe. Według informacji, jakie ukazały się na portalu TVP Sport, Śląsk ma oczekiwać ze swojego zawodnika kwoty około 1 000 000 euro. Spodziewamy się więc nieco dłuższych negocjacji pomiędzy stronami i ewentualnego obniżenia wymagań finansowych za gracza, którym pozostaje półtora roku kontraktu ze Śląskiem Wrocław. Na koniec kolejny temat transferowy wokół Lecha Poznań. W poprzednim odcinku wspominałem o dość ciekawej, jednak najprawdopodobniej zbyt wymagającej finansowo opcji na środek obrony mistrzów Polski, natomiast teraz medialnie Lech jest łączony z zainteresowaniem portugalskim skrzydłowym. Według informacji, jakie na portalu Sportowe Fakty przekazał pan Piotr Koźmiński, na oku Lecha Poznań ma znajdować się Ivo Rodriguez. Mowa tu o 27-letnim skrzydłowym, który posiada całkiem ciekawe CV. Ivo Rodriguez rozpoczynał swoją karierę w juniorskich zespołach FC Porto, gdzie przechodził kolejne szczeble, notując całkiem solidne liczby. W seniorskiej ekipie Porto skrzydłowy zaliczył jednak tylko jeden występ w meczu pucharowym, a później szukał swoich szans na grę w seniorskiej piłce na kolejnych wypożyczeniach. Ivo Rodriguez spędził ponad 3 lata w belgijskiej Antwerpii, co było całkiem dobrym czasem dla tego zawodnika. W barwach Royal Antwerp zagrał on ponad 80 meczów, zdobywając do tego Puchar Belgii. Obecnie Ivo Rodriguez jest zawodnikiem portugalskiego Famalicão, do którego trafił 2 lata temu. W barwach ekipy grającej w najwyższej portugalskiej klasie rozgrywkowej Rodriguez zaliczył już 55 meczów, 10 goli, a także 12 asyst, a pamiętajmy, że chodzi tu o ekipę walczącą o utrzymanie. Obecnie na półtora roku przed końcem umowy z obecnym klubem zawodnik ma planować zmianę otoczenia, a jedną z opcji ma pozostawać ekipa mistrza Polski.